I jesteśmy w kolejnym miejscu, którego nie można nie odwiedzić, jeśli jeździ się po północnych Włoszech. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy fanami motoryzacji. Miejsce może mało motocyklowe, ale targa serducha wszystkich fanów motoryzacji, czyli Muzeum Ferrari. Zobaczcie, co nas wita. Bardzo fajna instalacja, czy też pomnik, nie wiem jak to nazwać, związana oczywiście z wyścigową historią Ferrari, bo to kolejne miejsce, gdzie wyścigi są na pierwszym miejscu. Wchodzimy do środka. Na dzień dobry wita nas przepiękne Ferrari 250 LM. Zobaczcie, jak fajnie wyeksponowane. Z jednej strony mamy gotowy pojazd, cały kompletny, a z drugiej jego golutenkie, aluminiowe, ręcznie robione nadwozie. Przepiękne. Z drugiej strony zresztą mamy dokładnie taką samą prezentację. Jeśli zbieraliście obrazki z gum turbo, to to miejsce jest dla Was. Zobaczcie, jakie przepiękne GTO obok F40. I to wszystko oczywiście w 100% oryginale. Przepiękne pojazdy. Silnik, pięknie wyeksponowany silnik. Prześliczne 12 cylindrów w swojej pełnej zajebistości. Zobaczcie, jak to wygląda. One nie są piękne. 520 koni. To jest coś niesamowitego. Żaden elektryk nigdy nie zrobi takiej furory, jaką robiło przepiękne V12 Ferrari. Jeśli te czerwone są najszybsze, to to jest najszybsze muzeum, w jakim byliśmy. Zobaczcie, co tutaj stoi. Prawdziwe dzieło sztuki włoskich inżynierów. Zobaczcie, jak ten silnik jest pięknie wykonany. Co ciekawe, pracowano nie tylko nad jego skutecznością, ale również nad jego wyglądem. Ten silnik po prostu jest śliczny. Ferrari oczywiście bardzo mocno dba o wygląd tyłu swoich aut, gdyż jest to najczęściej widziany element tego samochodu przez innych kierowców. Zobaczcie, jak ładnie ten tył jest zrobiony i do tego wszystkiego silnik, który jest za szybą, tak żeby wszyscy widzieli, jak piękny jest to silnik, a niewątpliwie jest to dzieło sztuki. Te tyłeczki nie są śliczne, zobaczcie. Oczywiście ja najbardziej jaram się tym, co jest tam za szybą. Zobaczcie, jak oni to pięknie eksponują. Osiemset koni z nieco ponad 6 litrów. Zobaczcie, kolejne dzieło sztuki. Ja mógłbym sam taki silnik mieć w pokoju i po prostu godzinami się w niego wpatrywać. Zobaczcie, cały napęd tutaj mamy kompletny, silnik, skrzynia biegów, przepięknie to wygląda. Hamulce można nazwać dziełem sztuki, tak, jeśli robi je Ferrari, zobaczcie, jakie to jest piękne. Zobaczcie zresztą samochód, koło którego one są eksponowane, tutaj same. Piękne rzeczy. Gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, jest ślicznie. Klient Ferrari to oczywiście klient bardzo wymagający. Zobaczcie, możecie sobie wybrać kolory skór, możecie sobie wybrać kolory nici. Wszystko będzie wykonane na Wasze indywidualne zamówienie. Kierownice, które przypominają nam te z gier, tutaj są one faktycznie aktywne i faktycznie wszystkie te przyciski działają do prowadzenia samochodu. Nawet kolor pasów bezpieczeństwa, zobaczcie, można sobie wybrać kolor pasów bezpieczeństwa, żeby pasował Wam do garnituru. I kolejny przepiękny silnik, kolejne dzieło sztuki, tym razem śliczna V8-eczka. Zobaczcie, jak piękne gardziele to miało do zasilania tego silnika. I wtrysk paliwa, tak zwane showery, podający paliwo od góry.
dzieło sztuki. Nie byłoby Ferrari oczywiście, gdyby nie wyścigi. Tutaj mamy przepiękne, klasyczne wyścigówki. 315, a z drugiej strony 166. Śliczne są naprawdę one bardzo. Oczywiście nie znajdziecie tutaj żadnych pasów bezpieczeństwa o poduszkach powietrznych czy jakichś ABS-ach, nie wspominając. A ten samochodzik potrafił gnać z prędkością 220 na godzinę. Trzeba było być naprawdę odważnym, żeby nim jeździć z takimi prędkościami. Zobaczcie, jak z jednej strony piękna, a z drugiej strony skromna jest deska rozdzielcza tego pojazdu. Mówiąc Ferrari, myślimy Formuła 1. Zobaczcie, jaką mamy piękną salę poświęconą w całości tej dyscyplinie sportu. Nie byłoby Formuły 1 bez Ferrari i nie byłoby Ferrari bez Formuły 1. Zobaczcie te piękne dzieła sztuki, silniki, bolidy i jeszcze jedną rzecz, trofea, a jest ich tutaj ogromnie dużo. Silniki Formuły 1, można każdego z nich prawie dotknąć. Oczywiście nie należy dotykać eksponatów. Czyż nie jest to dzieło sztuki? Zobaczcie, wtryskiwacze, tak jak w poprzednim silniku, który pokazywaliśmy, takie showery, ale do tego wszystkiego karbonowe velocity stacks i karbonowe osłony wtryskiwaczy. Naprawdę, dzieło sztuki. ...825 koni z 3 litrów i to wszystko przy, zobaczcie jakich obrotach, 17300 obrotów. To jest wręcz rzadko spotykany wynik w motocyklach, a co dopiero w silnikach samochodowych. Majstersztyk. Nie byłoby rekordów, nie byłoby prędkości, gdyby nie przyczepność. I bardzo miło nam jest tutaj widzieć naszą zaprzyjaźnioną markę opon, czyli Bridgestone. I nie jest to jedyny bolt, który ją posiada, naklejoną na swoje owiewki. Założone oczywiście opony Bridgestone na koła. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, wszystko stoi praktycznie na oponach Bridgestone. Poświęcona całkowicie historii Ferrari. Zobaczcie, jakie przefajne samochody tutaj stoją. Naprawdę, mi brak słów, żeby je opisywać. To jest naprawdę świątynia prędkości. Zobaczcie to przepiękne, spartańskie wnętrze. Ten samochód wręcz krzyczy, będzie szybko. Nie stawiano tutaj na komfort. Tutaj po prostu stawiano na to, żeby było mało kilogramów, a bardzo dużo kilometrów na godzinę. Zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. W kwestii obniżania masy Ferrari wydawało się nie mieć litości dla swoich klientów. Zobaczcie, jak to jest świetnie wykonane. Mamy okna, które się nie odsuwają, a otwierają jak okna lotnicze. I to wszystko jest zrobione po to, żeby skorygować masę. Drzwi praktycznie bez żadnego wytłumienia. To naprawdę auto było stworzone po to, żeby było szybkie, a nie po to, żeby właściciel miał tutaj komforcik, jak to bywa dziś. Onegdaj na pierwszym miejscu była prędkość i emocje. Ferrari 365 GTB Daytona. Każdy z tych samochodów prezentowanych tutaj ma za sobą świetną historię. I to jest coś niesamowitego. To miejsce naprawdę tętni wręcz koniami mechanicznymi i wyścigowym takim sznytem, którego tutaj nie da się nie znaleźć po prostu. Jeżeli ktokolwiek z Was kocha adrenalinę związaną z motoryzacją, powinien tutaj być. To jest taka mekka koni mechanicznych.
przepiękny Ferrari 499, umęczony udziałem w wyścigach. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Tak wyglądają te samochody, kiedy zjeżdżają na przykład z 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Przepięknie, że zostawiono to w takim zachowaniu, bo nie sądzę, żeby ktoś to inscenizował. To auto musiało tutaj trafić prosto po wyścigu, bo widać, że nawet muchy na szybie są po prostu oryginalne. Kolejna sala, taka troszeczkę interaktywna. Na dzień dobry, wita nas kolejny oczywiście przepiękny silnik, który niewątpliwie jest dziełem sztuki. Mamy Ferrari 296 GTB, ale oprócz tego mamy sporo, zobaczcie, symulatorów Formuły 1. Można sobie na nich po prostu pojeździć i poczuć się przez chwilę jak kierowcy Formuły 1, czyli królewskiej klasy wyścigowej. You remember how it works? Listen out. Jeśli myślicie, że to wszystko, to nic bardziej mylnego. To jest oddział muzeum w Maranello, a teraz jedziemy do Modeny. Tam jest druga jakby część tej ekspozycji. Zobaczymy, co jest tam. Tamto muzeum nazywa się Muzeum Enzo Ferrariego. Liczymy na to, że będzie więcej historii, bo tutaj było masę, można powiedzieć, współczesności. Teraz chcemy zobaczyć najbardziej historyczne pojazdy Ferrari. Jedziemy do Modeny. Muzeum Enzo Ferrariego już na dzień dobry wydaje się takie bardziej, chciałbym powiedzieć, ekskluzywne. Mieści się w starych budynkach, prawdopodobnie są to stare budynki fabryczne, tak zakładam. I od razu na dzień dobry widać, że tutaj jest ta prawdziwa historia marki. Zobaczcie, cały timeline silników Ferrari, jest tego bardzo dużo. Niektórzy mogą myśleć, że Ferrari nie miało zbyt wielu modeli, ale zobaczcie, ile było modeli samych silników. I co więcej, niektóre z nich można tutaj zobaczyć. I to są te piękne, klasyczne, najpiękniejsze jednostki napędowe Ferrari. Śliczne są. Jedną ciekawostkę muszę Wam pokazać. Ze względu na duże masy wirujące sprzęgieł samochodowych, zobaczcie, jakie Ferrari założyło tutaj malutkie sprzęgło. I to jeszcze możemy uznać za naprawdę duże. Zobaczcie, jak wyglądają dalej te sprzęgła. Tu mamy wielotarczowe sprzęgło, ale zobaczcie, jak ono jest malutkie. Chodzi o średnicę, żeby zmniejszać ich średnicę, bo wtedy mamy najmniejsze masy wirujące. Tutaj, proszę bardzo, zastosowano nawet stopy lekkie, żeby było jeszcze lżejsze, żeby ten silnik mógł się jak najwyżej wkręcać. Zobaczcie, jaka piękna galeria wyścigowych, samochodowych dzieł sztuki. Te silniki są naprawdę prześliczne. I tutaj mamy taki piękny szczegół. Ja za takie szczegóły właśnie najbardziej kocham tego typu jednostki napędowe. Zobaczcie, jaki śliczny napis, świadczący o tym, że to Ferrari ma 4 zawory na cylinder. Czyż nie jest to piękne? Możemy sobie zajrzeć do wnętrza Ferrari, do takiego prawdziwego wnętrza, czyli do tego, co kryje na co dzień karoseria. Zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie poskładane do kupy. Jest to typowy pojazd robiony przez naprawdę inżynierów, którzy kochają motoryzację. Tutaj nie ma oszczędności, tutaj nie ma skromności. Tu wszystko krzyczy, będę szybki. Turbina, kolektory wydechowe, zobaczcie, kolektory dolotowe i przepiękne czerwone dekle. Tu po prostu widać, że ten samochód nie jest zbudowany po to, żeby mało palić i wozić ludzi codziennie do pracy. Ten samochód jest zbudowany po to, żeby się ścigać. Centrum sterowania Manetti Marelli, zobaczcie, wyścigowe wiązki. Takie wiązki spotyka się tylko w pojazdach z najwyższej wyścigowej półki. Ferrari głównie oczywiście kojarzy się z silnikami w układzie V. A tutaj zobaczcie, mamy boksery. Jeden i drugi, przy czym ten jeden bokserek jest fajny do oglądania, bo jest pocięty. Zobaczcie, jak wygląda wewnątrz. S12 Ferrari, 800 koni przy 8500 obrotów. Zobaczcie te przepustnice, ileż przez to musi przechodzić powietrza.
tej drugiej siedzibie może nie jest to muzeum tak okazałe jak w pierwszej, którą prezentowaliśmy wcześniej, ale zobaczcie, dla tego widoku warto tutaj przyjechać. Przepiękne V12 na gaźnikach. Mamy 3 dwugardzielowe gaźniki. Czyż to nie jest śliczne? Zobaczcie, jak pięknie wyglądał tutaj rozrząd. Majstersztyk tych agrafkowych sprężyn. Ten silnik naprawdę jest poezją. Nawet najnowsze jednostki, choć taki mamy trend na rynku, żeby traciły ten charakter, Ferrari nadal trzyma się tego, że ten silnik ma być piękny, choćby nawet nigdy nie miało go nie być widać. Zobaczcie, jak wyglądają najnowsze produkty. Te piękne turbiny, to krzyczy wręcz, że będzie szybko. Zobaczcie miejsce, w którym powstawały największe legendy motoryzacji, bo każda legenda rodzi się najpierw w głowie, potem inżynierowie przerabiają ją na rzeczywistość, ale to tu rodziły się te pomysły. Był timeline silników, jest i timeline logotypów. Zobaczcie, jak ładnie zmieniało się logo. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda świątynia prędkości, to wygląda ona dokładnie tak. Witamy w świątyni prędkości. Zobaczcie, co tutaj stoi. Ferrari 166 mm w przepięknym malowaniu British Racing Green. To kiedyś był najbardziej wyścigowy kolor na świecie. Czyż ta dupka nie jest piękna i zgrabna? Jest śliczna. Ferrari 250 GT i znów British Racing Green. Kolejne Ferrari w British Racing Green, tym razem 212. To fajnie, że nie wszystkie Ferrari były czerwone albo żółte, chociaż niewątpliwie czerwonych też tutaj nie brakuje. Samochód, który doskonale zna każdy fan gumy turbo, czyli Ferrari Testarossa, tutaj w wersji Spider. Czyż to miejsce nie jest śliczne? Naprawdę, nie ma opcji, żeby przejść koło takich samochodów, obojętnie, nawet jeśli nie jesteście fanami motoryzacji. Odwiedzić należy obydwa te muzea, bo to jest miejsce, w którym to wszystko się rozpoczęło. To jest miejsce, gdzie rodziły się najbardziej szalone pomysły pana Ferrari. Trzeba tutaj być i poczuć ten klimat. Ja jestem mega szczęśliwy, że tutaj trafiliśmy i naprawdę polecam wam wszystkim przyjechanie tutaj. Nawet jeśli Ferrari nie jest waszą ulubioną marką samochodów, a jesteście tylko i wyłącznie fanami motocykli, przyjedźcie tutaj, a poczujecie prawdziwe konie mechaniczne, których tutaj jest masę. Jest naprawdę mega, mega, mega. Zapraszam tutaj jeszcze raz. Podpisuję się dwoma rękami. Warto to zobaczyć.